Tym razem w naszych wędrówkach zawędrowaliśmy do Strzelec Opolskich na stację hodowlaną kolegi Leszka Pylesiaka. Właśnie widzimy go krzątającego się przy gołębniku. Trafiliśmy akurat na moment, kiedy trwają prace porządkowe. Będziemy patrzeć, co tutaj się dzieje właśnie teraz w okresie zimowym. Tutaj mamy kolegę. Kolegi Leszka Pylesiaka przedstawiać za bardzo nie trzeba, ponieważ jest to znany hodowca. Wszyscy, którzy odwiedzają Górę Świętej Anny, z pielgrzymką się udają na Górę Świętej Anny, uczestniczą często w licytacjach gołębi i w aukcjach, które się odbywają tutaj na stacji hodowlanej. Prawda, kolego? Tak, oczywiście. Teraz w tym roku na wystawie ogólnopolskiej gołębie z tej hodowli 9 gołębi było reprezentowanych na wystawie ogólnopolskiej, z czego 3 w reprezentacji okręgu Opole Południe i 6 gołębi w reprezentacji okręgu Koszalin. Kalisz. Jest to tym ciekawsze, że widać, że gołębie z tej stacji hodowlanej sprawdzają się u innych hodowców w innych warunkach. To można sprawdzić w katalogu. Z wystawy, tak. Są tam te reprezentacje okręgu Kalisz. Tutaj mamy woliery, w których przebywają ptaki. Co kolega nam może powiedzieć tutaj więcej o tych gołębiach, które tutaj są? Jakiego rodzaju to są gołębie? Jaki ras przede wszystkim? To jest Ronaldo, to są Sztychelbauty, Zamana i Flor Verwor. Najbardziej mi się sprawdziły gołębie Flor Verwor, Aman i Ronaldo. Aman to jest rasa? Nie, to są po prostu jest gołąb. Mój gołąb nazwany, który wszystko wygrywał w Polsce, był pierwszy. A z czego on pochodził? To był ze Sztychelbautu, Flor Verwor i Van Kamp. Aha. Rozumiem. Tutaj potomstwo tego gołębia się najlepiej sprawdza, tak? Dokładnie tak. No jego syn tak samo w Polsce był w kategorii C1. W którym roku? No tam trzeba było zobaczyć te ogromne rozumiem. Wyniki. Nie chcę teraz tak w ciemno mówić. Nie? To był... Może ja bym mogę pokazać tą dokumentację. To nie ma potrzeby takiej. Pierwszy był w dobrym locie na średnim dystansie w kategorii C1 w 2007 roku chyba to było. Rozumiem. Teraz znajdujemy się w gołębniku rozpłodowym, tak? Tak. Tak, w gołębniku rozpłodowym. Rozpłodowo-lotowym kolegi Leszka Pielesiaka. Tutaj teraz są samce przebywają. I kiedy zaczynasz parować je? Z sobą łączyć pary? Na początku lutego. Tu widzimy gołębie, jak wyglądają. Jedną samiczkę żeśmy puścili, żeby było bardziej przyjemnie i wesoło. Obydwa te gołąbki akurat reprezentowały okręg Opole Południe na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu. Ta samiczka, w tym roku? W tym roku. Jaka to jest ten gołąb, którego trzymasz w ręku, jaki to jest gołąb? O numerze jakim? 3259 2007 rok. Z PL 0266. Tak. 29. Tak. Nagrodę miała w standardzie, ale ona jest córką Ronaldo. Nie? Drapy? Ronaldo, tego mojego 5300, który był rezerwowym na olimpiadę. A tu mamy samczyka w kategorii maraton 65-73. Tego pokaż bliżej. 08 rok. Też był, 9. nagrodę miał w kategorii maraton na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu w 2012 roku teraz. I je tak akurat puścimy razem, jak się zaprezentują. O, żeby to ładnie wyglądało. No. To jest gołąb, który zdobył drugą nagrodę na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu w 2011 roku w kategorii R. Za kilometraż miał 11800 coś tam. Koeficjent? Drugi w Polsce. Drugi w kategorii E. To jest wyczyn za 2 lata. Tylko to, co jest ciekawe, że on z rocznego jako dwulatek, jak ja tam obserwowałem w katalogach, żaden gołąb jako dwulatek nie zrobił taki kilometrażu. Nie miał, a z czego to jest gołąb? Z jakiej gołębi? Też z tego Amala? Albert Derwat. Alberta Derwy, tak? Albert Derwat. Widzimy skrzydło jego, pokaż tak może kolegom, żeby zobaczyli wszyscy, jak wyglądało. Proszę bardzo. Z jednej strony, z drugiej, tak. Z przodu go trochę, tak poczekaj, to tu. On jest na ten
Dobrze. Więcej jak się nazywa zdjęcie dowodów gołębi na stronie internetowej kolegi Leszka Pilesiaka możemy zobaczyć. No i tam jak ty wystawiałeś. Tak. Nie? One, proszę bardzo, o, to jest ten gołąbek. A to jest jego brat, co był w maratonie, to jest jego brat. Tylko, że z drugiego lębu, nie? A. To jest jego brat. Pielęgniarz tam sprząta. A tu się znajduje właśnie, to jest kolejne gołębie rozpłodowe, tak? W tej wolierze? Tak. Może będzie moim następcą. Przekażę pałeczkę, jak będzie dobrze lotował, to będziemy razem współpracować. Proszę, można zobaczyć, jak tu gołąbki spędzają. Już się interesuje gołębiami, przychodzi mi pomaga. Słońce akurat. Jak się kolega nazywa? Marcin. Kolega Marcin tutaj pomaga w hodowli, w prowadzeniu hodowli koledze Leszkowi. Pomaga przy sprzątaniu na razie, tak. I uczę tego rzemiosła. O, tu widzimy, jak gołąbki sobie na ruszcie chodzą. Teraz jest słońce teraz akurat, jest to ładnie. Podczas sprzątania. Podczas sprzątania wyszły sobie, tak. Gołąbniki sprząta. Widzimy, jak są gołąbki. A kiedy będziesz parował je? No tak koło 15 lutego. Rozumiem. Dobra, a co uważasz teraz, na co należy zwrócić uwagę teraz, jakbyś tam kolegom młodszym, zwłaszcza takim stażem hodowlanym? Dzisiaj mamy tych biuletynów, różnych broszur, że wszystko w gazetkach opisują. No, odrobaczywienie gołębi, leczenia, badania i tak dalej, szczepienie na salmonelozę, paramiksowirozę. Rozumiem. I łączenie w parę, dobry z dobrym, no i to rozumiem. Wszystko. Rozumiem. Dzięki.